Skoro wiemy już, że dostępujemy zbawienia przez wiarę, musimy określić dokładnie, co to jest wiara. Istnieje tutaj wiele poglądów, wiele różnych określeń bliskich prawdy, nie oddających jednak istoty rzeczy. Aby zrozumieć, co to jest wiara, trzeba sięgnąć do Ewangelii. Trzeba przypatrzeć się ludziom, którzy spotkali się z Chrystusem i do których Chrystus skierował te słowa: idź w pokoju, twoja wiara cię uzdrowiła. Każda z tych osób przychodziła do Chrystusa z głębokim przekonaniem i ufnością, że znajdzie u Niego rozwiązanie swojego problemu. Nasze spotkanie z Chrystusem musi być podobne do spotkania z Nim niewidomego, niewiasty, która prowadziła w mieście grzeszne życie, ojca, którego córka chorowała i zmarła. Przychodzą oni do Chrystusa, żyjącego wśród nich, zupełnie bezsilni, wiedząc, że nikt oprócz Niego nie może im pomóc. On jest ich ostatnią nadzieją i dlatego wołają: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Odpowiedź Chrystusa brzmi wtedy zawsze: twoje grzechy są odpuszczone, idź w pokoju. A kiedy proszą o uzdrowienie, mówi: twoja wiara cię uzdrowiła i czyni cud. Dziś odsłania się naszym oczom tragiczna prawda, że wielu spośród chrześcijan nie rozumie należycie, co to jest wiara. Wiara jest dla nich pewnym sądem intelektualnym, pewnym stwierdzeniem o istnieniu Boga, ale to nie jest wiara w znaczeniu ewangelicznym, dlatego że taka wiara nie ma żadnego wpływu na ich życie. Spełniają oni praktyki religijne, zwyczajowo, może na wszelki wypadek, bo nie wiadomo, co tam może być po tym życiu, ale postępują w życiu tak, jak gdyby Bóg nie miał nic do powiedzenia, jak gdyby nie miał żadnego wpływu na aktualną sytuację ich życia. Tak postępują, jak gdyby sami musieli sobie radzić ze wszystkimi problemami i wszystkie problemy życia rozwiązywać. Pytamy, dlaczego tak jest? Gdzie szukać przyczyn takiej niby wiary, która właściwie jest jakąś niewiarą? Wielu spośród chrześcijan, którzy uważają się nawet za wierzących, zapomina jednakże o najważniejszym, mianowicie o tym, że przymiotem wiary jest pewność. Jeżeli ktoś zaczyna wątpić, to już schodzi z płaszczyzny wiary. Katolicka nauka o wierze wyraźnie stwierdza, że wiara z istoty swej łączy się z pewnością. U podstaw aktu wiary leży pewne rozumowanie, które można by wyrazić w formie następującego sylogizmu. Pierwsza przesłanka. Bóg tak powiedział. A więc to, co Bóg powiedział, jest przedmiotem wiary. Druga przesłanka. Bóg nie może się mylić. Bóg nie może nikogo wprowadzać w błąd. Bóg nie może kłamać. I z tego wniosek. Jeżeli wiem, że Bóg tak powiedział, to moja postawa wobec Niego może się wyrażać tylko w wierze. Wierze, która nie dopuszcza żadnej wątpliwości. Gdybym dopuścił jakąś wątpliwość, odrzuciłbym autorytet Boga. Byłoby to jakąś zniewagą wyrządzoną Bogu.
Samo przypuszczenie, że Bóg może kłamać, że Bóg może być niewiarygodny, to już jest jakaś zniewaga wyrządzona Bogu. Tymczasem w praktyce bardzo często wątpimy. Powątpiewanie to przeważnie nie dotyczy samych prawd wiary zawartych w formule wyznania wiary. Zazwyczaj tych prawd się nie neguje. Ale wątpliwości pojawiają się w momencie, gdy trzeba odpowiedzieć na pytanie. Czy wierzysz w to, że Bóg ciebie naprawdę miłuje? Że tak ciebie umiłował, że wydał swojego Syna na śmierć krzyżową? Czy wierzysz w to, że Bóg tak ciebie miłuje, że gotów jest w każdej chwili odpuścić ci twoje grzechy? I tu dochodzimy do sedna sprawy. Głównym problemem wiary jest uwierzyć w miłość Boga. Do kryzysu wiary dochodzi zwykle na tym tle. Skoro Bóg jest dobry, tak myśli wielu ludzi, skoro Bóg mnie miłuje, to dlaczego dopuszcza takie doświadczenie, takie cierpienie, takie nieszczęście? I w obliczu tych pytań często wiara się załamuje. Uwierzyć w miłość Boga, być pewnym tej miłości względem siebie, głosić tę wiarę, to jest zasadnicze zadanie chrześcijanina. Uwierzyć w miłość Boga do wszystkich ludzi, w miłość Boga do mnie. Miłość, która sprawiła, że Syna swego jedynego wydał na śmierć krzyżową. W to musimy uwierzyć. Nie można na to wydarzenie, na śmierć krzyżową Chrystusa, patrzeć tylko jako na fakt historyczny, wstrząsający z pewnością, ale fakt, który zaistniał w dalekiej przeszłości i który zupełnie mnie osobiście nie dotyczy. Albowiem ta śmierć Chrystusa na krzyżu była ofiarą złożoną Bogu za wszystkich ludzi i także za mnie. Ta jedna śmierć Chrystusa objęła nas wszystkich, a jej skutkiem jest odpuszczenie grzechów. Dopóki człowiek nie stanie w obliczu tej wielkiej miłości Boga, dopóki nie uwierzy w to, że Bóg unicestwił wszystkie jego grzechy, dopóty nie dotarł jeszcze do istoty chrześcijaństwa. Trzeba poważnie potraktować rzeczywistość odpuszczenia grzechów, także moich grzechów. I tu trzeba stwierdzić, że na stylu naszego katolickiego życia zaciążyło pewne nieporozumienie dotyczące odpuszczenia grzechów, które łączymy z praktyką sakramentu pokuty, spowiedzi. Powszechna jest świadomość, że odpuszczenie grzechów można uzyskać jedynie poprzez spowiedź, poprzez przyjęcie sakramentu pokuty. Dopóki się nie wyspowiadam, dopóty żyję w grzechu. Tak myśli wielu katolików. Tymczasem teoretycznie można by się spowiadać nawet codziennie, ale w praktyce spowiadają się ludzie raz w roku, kilka razy w roku, może co miesiąc. Ale co pomiędzy tymi spowiedziami, pytamy? Życie w grzechu. I tak jest rzeczywiście. Przywykliśmy do tego, że życie w grzechu to jest stan normalny naszego życia chrześcijańskiego. Normalnie żyjemy w grzechu, a od czasu do czasu, z okazji jakiegoś święta, idziemy do spowiedzi, otrzymujemy odpuszczenie grzechów. Ale na jak długo? Po spowiedzi czym prędzej przystępujemy do Komunii Świętej, bo się boimy, że możemy znów zgrzeszyć,
nawet w drodze od konfesjonału do ołtarza, a więc im prędzej, tym lepiej. Może jeszcze potem w niedzielę najbliższą idziemy do Komunii Świętej, a potem od poniedziałku zaczynamy normalne życie, to znaczy życie w grzechu. Taka jest rzeczywistość. Ktoś porównał takie życie chrześcijan do życia żab, które żyją w błocie, w cuchnącej wodzie. Czasem tylko taka żaba się wychyli, żeby zaczerpnąć powietrza i znów z powrotem do błota, do brudnej wody, bo tam się czuje dobrze. Jeżeli chrześcijanin wciąż jest świadomy tego, że żyje w grzechu, to czyż w jego życiu może się objawić radość, moc, pokój? I czy może on dawać świadectwo wobec innych ludzi? Czy może wołać: ludzie, słuchajcie, Chrystus, Zbawiciel, przyszedł. On mi odpuści moje grzechy. Wszystkie problemy są rozwiązane. Gdyby człowiek naprawdę wierzył w odpuszczenie grzechów, musiałby wołać tak jak pasterz, który odnalazł zgubioną owcę, albo jak ta niewiasta, która odnalazła zgubioną drachmę: cieszcie się razem ze mną. Tymczasem przeciętnemu chrześcijaninowi naszych czasów daleko jest od takiej postawy. Nie pozwala mu na to świadomość grzechu. Dlatego Pan Bóg w szczególny sposób chce nam dzisiaj przypomnieć biblijną prawdę o odpuszczeniu grzechów. Posługuje się przy tym świadectwem, jeżeli chodzi o nas, katolików, braci z innych kościołów chrześcijańskich, którzy mają bardzo głęboką, żywą wiarę w odpuszczenie grzechów. Nasi bracia z ruchu Agape uczą nas o tak zwanym duchowym oddychaniu. I jeżeli bliżej zapoznajemy się z tą praktyką, dochodzimy do przekonania, że w gruncie rzeczy chodzi tutaj o to samo, co jest znane w tradycji katolickiej pod nazwą żalu za grzechy, żalu doskonałego za grzechy. Żal za grzechy, taka była zawsze nauka Kościoła, odpuszcza nam grzechy nawet bez spowiedzi albo już przed spowiedzią. Na czym polega ten żal za grzechy, albo to, co nazywają nasi bracia duchowym oddychaniem? Polega to na tym, że stajemy przed Bogiem w wierze, uznajemy i wyznajemy przed Nim swój grzech. Równocześnie uznajemy i wyznajemy to, że Bóg za nasze grzechy umarł na krzyżu, że chce mi darować grzechy mocą krwi i śmierci krzyżowej Chrystusa. Jeżeli w ten sposób, w takiej wierze staję przed Bogiem, oddaję Mu swój grzech, to wtedy mogę być pewny, że grzechy są mi odpuszczone. I to od razu, w tym momencie, a nie dopiero wtedy, kiedy później przystąpię do spowiedzi. Czasem jest taka sytuacja w naszym życiu, że uczestniczymy we mszy świętej i chcielibyśmy przystąpić do komunii sakramentalnej. Ale nie można było się wyspowiadać, albo nie było księdza w konfesjonale, była długa kolejka. Co robić w tej sytuacji? Czy mogę przystąpić do komunii bez spowiedzi? Otóż taka jest nauka Kościoła, że jeżeli wzbudzam żal za grzechy, żal doskonały przed Bogiem, który mnie miłuje, uznaje, wyznaje swój grzech, wtedy mogę przystąpić do komunii, bo grzechy są odpuszczone. Otóż to jest bardzo ważne, abyśmy korzystali jak najczęściej z takiego odpuszczania grzechów przez akt żalu, co oczywiście nie oznacza, że spowiedź jest niepotrzebna. Powinniśmy pójść potem do spowiedzi, wyznać swoje grzechy, już odpuszczone, ale wyznać je dlatego, że chcemy również pojednać się z Kościołem, z braćmi, a nie tylko z Bogiem.
Musimy więc mocno wierzyć w odpuszczenie grzechów. To znaczy, musimy wierzyć, że od chwili zbawczej śmierci Chrystusa na krzyżu odpuszczenie grzechów jest rzeczywistością, która trwa, która istnieje niezależnie od nas. I dlatego właśnie odpuszczenie grzechów jest sakramentem, bo sakramenty są znakiem tej rzeczywistości, która jest tak pewna i tak nieodwracalna, że w każdej chwili może ona za pomocą znaku być uobecniana i jak gdyby zaaplikowana, zastosowana wobec mnie, wobec konkretnego człowieka. Oczywiście, że ja muszę spełnić pewne warunki. Pan Bóg chce, abym przyjął ofiarowane mi zbawienie w sposób wolny. Spotykamy się często z magicznym pojmowaniem sakramentów. Niektórzy przypisują im samym w oderwaniu od zbawczego dzieła Chrystusa jakąś moc. Jak gdyby zbawienie czy odpuszczenie grzechów było faktem stwarzanym przez sakramenty. Tymczasem sakramenty same z siebie nie mają takiej mocy, albowiem cała ich moc płynie od Chrystusa i Jego dzieła zbawczego. Żeby lepiej zrozumieć istotę sakramentu, możemy się posłużyć takim porównaniem. Żeby korzystać z energii elektrycznej, to potrzebne jest gniazdko i wtyczka. Jednakże wiemy, że gniazdko samo z siebie nie dostarcza energii elektrycznej. Gniazdko musi być podłączone do źródła tej energii, a to źródło znajduje się w elektrowni. Energia pochodzi z tego źródła, nie z gniazdka. Ale jeżeli chcę, żeby ta energia przepływała, żeby dotarła do żarówki czy do jakiegoś piecyka elektrycznego, to muszę podłączyć to urządzenie do sieci poprzez wtyczkę i gniazdko. Musi nastąpić w gniazdku połączenie. Otóż sakrament jest właśnie takim miejscem połączenia człowieka ze źródłem mocy, a tym źródłem mocy jest Chrystus, Jego dzieło zbawcze. Jedynie od Niego pochodzi moc zbawcza sakramentu. Nie mogę więc wątpić w to, że Bóg przez Chrystusa odpuszcza mi grzechy. Jeżeli wątpię, to kwestionuję dzieło Boga i Jego obietnice. Obietnica odpuszczenia grzechów wyrażona jest w Piśmie Świętym wielokrotnie, chociażby w pierwszym liście świętego Jana. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Albo w innym miejscu mówi święty Jan. Jeżeli chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Bożego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Na podstawie czego Bóg odpuszcza mi grzechy? Pismo Święte mówi, że odpuszczenie grzechów jest wyłącznie dziełem miłości, dziełem Bożego miłosierdzia. Jest owocem śmierci zbawczej i zmartwychwstania Chrystusa. Nikt, żaden człowiek, żadne ludzkie dzieło, żadne uczynki pokutne, żadne umartwienia, żadne posty nie mogą wysłużyć mi u Boga odpuszczenia grzechów. Odpuszczenie grzechów dane jest darmo. To jest łaska Boga. Nikt nie może powiedzieć, zgrzeszyłem, ale postaram się to naprawić. Zacznę spełniać dobre uczynki, będę pościł, zrobię pielgrzymkę do Częstochowy czy gdzie indziej i Pan Bóg musi mi moje grzechy odpuścić.
To jest nieprawda, to jest wielkie nieporozumienie. Nic nie może z naszej strony wysłużyć nam odpuszczenia grzechów. Odpuszczenie grzechów jest wyłącznie dziełem Bożego miłosierdzia, jest owocem zbawczej śmierci na krzyżu i zmartwychwstania Chrystusa. I dlatego, jeżeli zgrzeszyłem, co mam zrobić? Po pierwsze, uznać, że zgrzeszyłem. To jest prawda, to jest fakt. Tego się nie da zmienić. Nie można tego wymazać z historii. I dlatego nie ma co ukrywać, ale trzeba stanąć przed Bogiem i powiedzieć: zgrzeszyłem, stało się, uznaję mój grzech, nie usprawiedliwiam siebie, nie chcę się tłumaczyć. Zdaję się na osąd Boga. Boże, Ty wiesz, jaki jest mój grzech, jaki wielki, jaka moja wina. I dlatego przed Tobą wyznaję mój grzech. Chciałbym, żeby go nie było. Jestem słaby. Chciałbym się poprawić. Zdaję się na Twoje miłosierdzie i wzywam tego Bożego miłosierdzia. Nadzieję pokładam tylko w krwi Chrystusa, w Jego śmierci zbawczej. I jeżeli tak postępuję, jeżeli w tej formie staję z moim grzechem przed Bogiem, wtedy mogę być pewny, że mój grzech został mi odpuszczony. Uznając i wyznając swój grzech, równocześnie potępiam go w sobie. Odwracam się od niego, zwracam się ku Bogu. I to jest właśnie istota tego, co nazywamy żalem za grzechy. Uznając w ten sposób swoje grzechy przed Bogiem, wyrażam zarazem wiarę w Jego miłosierdzie, w to, że Bóg chce mnie zbawić, chce mnie wyrwać z grzechu, albowiem, jak mówi Pismo Święte, Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i miał życie. Uznając Boże miłosierdzie, oddaję chwałę Bogu. I jeszcze jedno trzeba dodać, mianowicie trzeba wyraźnie przy wyznaniu grzechów powołać się na Chrystusa, na Jego śmierć na krzyżu i prosić Boga o darowanie grzechów w imię Chrystusa, w imię Jego zbawczej śmierci. Jeżeli po grzechu w ten sposób zwracam się do Boga, to ten zwrot zawiera w sobie wszystkie elementy żalu za grzechy. Jeżeli żałuję ze względu na miłość Boga, dlatego, że działałem przeciw tej miłości, to mój żal może być nazwany żalem doskonałym. I właśnie według nauki Kościoła taki żal gładzi nasze grzechy nawet bez spowiedzi i jeszcze przed spowiedzią. I dlatego po spełnieniu takiego aktu wyznania, uznania grzechów przed Bogiem, od razu mogę Bogu dziękować za to, że mi odpuścił grzechy. I od razu tak postępować, jak gdybym nie miał grzechu. Nie oznacza to dla nas, jeszcze raz powtarzam, że nie potrzeba już iść do sakramentu pojednania. Ten sakrament jest mimo to potrzebny, pożyteczny, czasem nawet konieczny. Bo w sakramencie przeżywamy nasze pojednanie z Bogiem, które się już dokonało wewnętrznie, duchowo, jeszcze na płaszczyźnie zewnętrznej, sakramentalnej. I ta płaszczyzna jest dopełnieniem tego spotkania wewnętrznego w wierze z Bogiem, kiedy to Bóg już odpuszcza mi moje grzechy. W sakramencie przeżywam swoje pojednanie także z Kościołem, z braćmi, bo nie można oddzielić od siebie pojednania z Bogiem od pojednania z braćmi. Taki jest ustanowiony przez Boga porządek pojednania. I tak jest zawsze, przy każdym sakramencie. Najpierw musi się dokonać personalnie, osobowo, na płaszczyźnie wiary, to, co potem dokona się sakramentalnie, zewnętrznie, w znaku. To, co się dokonało już wewnętrznie, personalnie, na płaszczyźnie wiary, daje już właściwy skutek sakramentu. A sakrament jest potem tylko dopełnieniem,
jakimś przypieczętowaniem, pogłębieniem tego, co już duchowo się przez wiarę dokonało. Jeżeli w ten sposób popatrzymy na prawdę o odpuszczeniu grzechów, jeżeli tak będziemy przeżywali tę prawdę, to pomoże nam to wyzwolić się z tego jakiegoś skarłowaciałego życia chrześcijańskiego, z tej postawy jakiegoś przytłoczenia grzechami. Musimy wyciągnąć odważnie wszystkie konsekwencje z naszej wiary. Jeżeli wierzymy w zbawienie dokonane przez Chrystusa, jeżeli wierzymy w odpuszczenie grzechów, to za każdym razem, gdy uświadomimy sobie, żeśmy zgrzeszyli, że jest coś nie w porządku w naszym stosunku do Boga, że coś w nas jeszcze jest niepoddane Bogu, to od razu powinniśmy to uznać i wyznać i wtedy wchodzimy od razu w właściwą relację do Boga i wtedy przeżywamy radośnie rzeczywistość odkupienia i odpuszczenia grzechów. Możemy uczynić to w każdej chwili, bo Bóg jest wierny. Bóg nie cofa nigdy swojej obietnicy. Miłosierdzie Boże jest niewyczerpane. Ale Bóg chce, żebyśmy w sposób świadomy i wolny zwrócili się do Niego, żebyśmy to zaakceptowali, co On nam ofiaruje. I dlatego mówi teologia sakramentów, że sakramenty działają ex opere operato. Ten łaciński zwrot oznacza, że działają one nie mocą ludzkiej zasługi, ludzkiego wysiłku, ale wyłącznie mocą dzieła zbawczego Chrystusa, które uobecnia się w sakramencie. Od nas natomiast Bóg oczekuje świadomego i wolnego aktu wiary. To oczekiwanie Boga możemy spełnić dzięki Duchowi Świętemu, który działa w nas, który wzbudza w nas wiarę i ufność i który skierowuje nas w sposób wolny do Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Widzimy więc znowu na przykładzie odpuszczenia grzechów, że wiara jest fundamentem naszego życia chrześcijańskiego. Jeżeli na wierze się oprzemy, wtedy się uniezależnimy od uczuć, od zmiennych nastrojów, unikniemy kryzysów, frustracji w naszym życiu. Bo kiedy przyjdzie jakaś chwila trudna, wtedy przypominamy sobie Bożą obietnicę i opieramy się na nie naszą wiarą i wtedy znów przeżywamy pokój i radość naszego odkupienia przez Chrystusa. Problem pewności wiary, pewności odpuszczenia grzechów jest więc istotnym zagadnieniem w ewangelizacji. Każdy z nas musi osobiście rozwiązać ten problem przed Bogiem na modlitwie. I to będzie warunkiem skuteczności świadczenia o Bogu. Wtedy będziemy mogli naprawdę pójść do ludzi z radosną nowiną, z Ewangelią, a nie z jakąś kolejną hipotezą, która mogłaby ewentualnie ludziom pomóc. Ludzie dosyć mają hipotez różnych systemów, filozofii. Ludzie oczekują świadectwa o zbawieniu, które jest rzeczywistością, które jest rzeczywiście odpuszczeniem grzechów, które przynosi nam wyzwolenie i radość. Jeżeli przeżyjemy odpuszczenie grzechów jako rzeczywistość, wtedy możemy pójść głosić innym to, czegośmy sami doświadczyli, czego jesteśmy pewni. I takie świadectwo będzie owocne i skuteczne.